The Elder Scrolls to niezwykle ciekawe i tajemnicze uniwersum. W tej serii postaram się przybliżyć Wam tajemnice tego świata, a zatem odłóżcie włócznie i topory i posłuchajcie. Matsera. W jednym z poprzednich odcinków powiedziałem, że cesarstwo Tamriel zostało założone przez cesarzową Alesję w 242 roku pierwszej ery. Ale tak właściwie skąd wzięła się ta cała pierwsza era? Co wydarzyło się 242 lata wcześniej? O tym będzie właśnie ten odcinek. Oglądajcie. Gdy w erze meretycznej elfy oraz lud Nede tłumnie kolonizowali kontynent Tamriel, takie sprawy jak stabilny kraj czy konkretny środek władzy nie miały stanu bytu. Pierwszym ludem, który osiadł stabilnie na swoim kawałku ziemi, byli Bosmerowie, leśne elfy, zaś ich krainą zostało Valenwood. Niejaki Epliar ogłosił się królem leśnych elfów i zapoczątkował dynastię Camoranów. To właśnie Bosmerowie założyli pierwsze niezależne królestwo na Tamriel na wiele, wiele lat przed Smoczym Cesarstwem. I to właśnie ten moment dzięki królowi Epliarowi zapoczątkował naliczanie pierwszej ery. Choć Epliar pragnął stworzyć nowoczesne, silne państwo, po jego śmierci potomkowie postanowili stopniowo wrócić do swoich pierwotnych korzeni, oddając niemal fanatyczną cześć Ifri, wielkiemu leśnemu bogowi Bosmerów. Założyli oni tak zwany Zielony Pakt, według którego leśne elfy mają ponad wszystko, a nawet ponad własne życie, szanować wszelką zieleń, naturę i las, w którym żyją. Pośrednim rezultatem czczenia bożka Ifri było zorganizowanie rytuału dzikiego gonu. Wedle tego tradycyjnego rytuału, w obliczu jakiegoś wielkiego zagrożenia, najwybitniejsi łowcy spośród Bosmerów otrzymywali od Ifri potężne leśne moce, które wykorzystywali podczas wielkiego polowania na wrogów Bosmerów. Pierwszą w historii ofiarą rytuału dzikiego gonu był Borgas, król Skyrim, który planował zaatakować i podbić tereny Valenwood. Nieco później, w roku 341 ery, został założony traktat handlowy pomiędzy królestwem Valenwood oraz Smoczym Cesarstwem. Była to dobra wróżba na przyszły sojusz ludzi i leśnych elfów. Niestety, traktat i przyjazne stosunki nie trwały zbyt długo i wkrótce dobiegły końca. Jaki był tego powód? Winowajcą był niejaki prorok Maruk, przedstawiciel rasy Imga. Imga byli dość prymitywną małpią rasą, zamieszkującą zachodnią część lasu Valenwood, na długo zanim przybyli tu Bosmerowie. Leśne elfy zajęły tereny należące wcześniej do Imga, choć małpoludy nie miały im tego za złe. Wprost przeciwnie, uznały leśne elfy za swego rodzaju półbogów, którzy przybyli do nich, by obdarować Imga mądrością. Jednak około 340 roku pierwszej ery Maruk zakwestionował rządy elfów, zaś sam wyznał swe uwielbienie dla Smoczego Cesarstwa i dynastii Alessi. Stając się prorokiem nowej religii, zwanej Porządkiem Alesjańskim, ogłosił nienawiść względem leśnych elfów oraz wywyższał ród Alessi niemalże ponad bogów. Nowa religia wymyślona przez małpiego wieszcza o dziwo stała się dość popularna w cesarstwie i to właśnie ta religijna niechęć do elfów spowodowała, że w końcu rozpadł się traktat handlowy i pogorszyły się relacje pomiędzy królestwami. Pomimo napiętych relacji, niepodległość królestwa Valenwood trwała niezachwiana niemal przez całą pierwszą erę, aż do roku 2712 pierwszej ery. Wtedy to Valenwood nawiedziła straszna zaraza, zwana zarazą trasjańską, przywleczoną na Tamriel przez mrocznych Sloadów, ślimakowatą rasę z morskiego królestwa Tras. Smocze królestwo wykorzystało osłabienie leśnych elfów i zaatakowało Valenwood. Po trwającej przeszło 2 lata wojnie, Bosmerowie ostatecznie ponieśli porażkę, a puszcza Valenwood została na zawsze włączona do granic cesarstwa Tamriel.